będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sytuacja jest nagląca, dlatego reflektory kierujemy na problem wiary. Zachować wiarę. Ten dzisiejszy wykład dedykuję ku podwyższeniu wiary katolickiej. Nasze pozdrowienie, w którym wypowiadamy imiona naszego Zbawiciela, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Jest jednym z pięknych i cennych przejawów przyznania się do wiary katolickiej. Jest oczywiste, że pierwszą rzeczą, jaką czyni rzymski katolik, kiedy spotyka kapłana, jest pozdrowienie Pana Jezusa tym właśnie pozdrowieniem, które jest równocześnie wyznaniem wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dzisiejsze spotkanie być może nie będzie łatwe i przyjemne, może nawet dla niektórych nieco trudne do udźwignięcia, ale to nic nie szkodzi. I trudno też oczekiwać od razu owoców wykładu. Czasem jest tak, że owoce muszą dojrzeć do zbiorów. Żyjemy w nadziei, że słowo wyda zdrowe owoce. Jeśli będziemy chcieli pracować, to z pewnością owoce będą. Wykład jest dla dorosłych, nie dla dzieci i wymaga skupienia. Nie będzie także szkodliwe, jeśli oprócz szanownego grona tutaj zebranego z kapłanem słowo to dotrze także do innych osób i innych środowisk katolickich. Jako że temat jest poważny i znacznie przekraczający jakieś możliwe osobiste ujęcia, szanowni słuchacze doskonale zrozumieją, dlaczego większość tego wykładu to będzie odwołanie się do mądrych katolickich serc i umysłów, których w historii Kościoła nie brakowało. Okoliczność, w której dane nam jest dzięki dobroci Bożej spotkać się dzisiaj, jest zbieżna z tą okolicznością, o której święty Paweł wzmiankuje w liście do Rzymian, pisząc: gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją. Święty Atanazy, gorliwy biskup, prześladowany, w IV wieku, w czasach szalejącego arianizmu, kiedy to większość biskupów wyznawała heretycką naukę i taką zatrutą nauką karmiła lud Boży, tenże święty Atanazy, wierny pasterz, pisał w liście do Serapiona: pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Temat wiary i zachowania wiary jest fundamentalny dla zrozumienia życia człowieka, jego treści, jego sensu, jego źródeł i jego celu. Temat wiary i zachowania wiary jest palący ze względu na ścisłe powiązanie ze sprawą wieczności, wiecznego zbawienia bądź wiecznego potępienia. Pan Jezus bowiem mówi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czy Pan Jezus mówi tutaj o jakiejś wierze? Czy Pan Jezus mówi tutaj o jakiejkolwiek wierze? Pan Jezus mówi o tej wierze, której On sam naucza. Jakaś wiara nie daje zbawienia. Jakakolwiek wiara nie daje zbawienia. Ta wiara, której Pan Jezus naucza, daje zbawienie. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Chrystusowym zatem sensie, którego Kościół niezmiennie przez 20 wieków uczył, rozumiemy te słowa naszego Zbawiciela. Odnoszą się one do wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy. W dzisiejszym wykładzie nie będziemy zatem mówili o jakiejś wierze. W dzisiejszym wykładzie nie będziemy zatem mówili o jakiejkolwiek wierze. W dzisiejszym wykładzie będziemy mówili o wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze i jedynej wierze dającej zbawienie duszy. Prawdziwa religia to ta, która prawdziwemu Bogu oddaje cześć godną Stwórcy i rozumnego człowieka i czyni to zgodnie z wolą Bożą, czyli zgodnie z tym, jak sam Bóg pragnie być czczony. Święty Atanazy w swoim wyznaniu wiary zawarł takie słowa: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Pan Jezus stawia pytanie poważne. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Realizm. Nasz realizm ujawni się w prostym stwierdzeniu. Jest problem niewiary. Grzech niewiary. W historii i dzisiaj. Pan Jezus mówi: bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. Przy innej okazji Pan Jezus mówi: lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Święty Paweł w liście do Tesaloniczan pisze: poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. W Piśmie Świętym jest też mowa o destruktorach wiary, czyli o tych, którzy wiarę niszczą i deformują ją. Święty Paweł pisze do młodego biskupa Tymoteusza: unikaj zaś światowej gadaniny,
albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Jest też problem zachwiania się w wierze. Mówi o tym Pan Jezus. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Realizm zatem, nie naiwność, wzięcie pod uwagę tych poważnych aspektów związanych z niewiarą, z odkształcaniem wiary oraz obecnością ludzi bez wiary lub złej wiary w historii i dzisiaj. W aspekcie doktryny należy wspomnieć kwestię obiektywizmu wiary. Wiara nie tworzy rzeczywistości. Wiara rzeczywistość odczytuje. Nie dlatego, że wiara naucza tak i tak, tak i tak jest. Ale dlatego wiara naucza tak i tak, bo tak i tak jest. Wiara jest najbardziej uczciwą postawą wobec rzeczywistości, bo odczytuje ją zgodnie z prawdą. Prawdy wiary nie są arbitralnymi, subiektywnymi, partykularnymi opiniami katolików i Kościoła katolickiego, które można by na zasadzie równouprawnienia zestawiać z innymi opiniami. Prawdy wiary katolickiej mówią, jak jest, wyrażają obiektywny stan rzeczy. Tak jest. Słowo Twoje jest prawdą, mówimy do Pana Boga. Jesteśmy zatem w uprzywilejowanej sytuacji poznawczej. Myślę, że w tym punkcie powinniśmy odzyskać dzisiaj bezkompleksową odwagę poznawczą i szlachetną dumę, bo wiele nam objawiono. Święty Jan Damasceński w szlachetnym tonie zwraca się do wierzących. Ty zaś o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności, wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary. Dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych ojców. Prawowierna wiara zawarta jest w objawieniu Bożym, to znaczy w Piśmie Świętym i tradycji, pisanej z dużej litery, rozumianej tak, jak ją rozumiał Kościół przez wieki. Tradycja nie jest opcjonalnym, ozdobnym dodatkiem do wiary. Papież Święty Pius X pisze klarownie: tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Tradycja w rozumieniu katolickim to nie szacowne i zmienne zwyczaje ludzkiego pomysłu czy szlachetne archiwalia. Tradycja w rozumieniu katolickim ma ściśle określone teologiczne znaczenie.
Znaczenie to wyartykułowane jest jasno w katolickich, pewnych, autorytatywnych źródłach. Sięgnijmy do katechizmu świętego Piusa X o tradycji. Czym jest tradycja? Tradycja to niespisane Słowo Boże, które zostało przekazane żywym Słowem przez Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a do nas dotarło przez stulecia za pośrednictwem Kościoła bez żadnej zmiany. Gdzie jest zawarte nauczanie tradycji? Nauczanie tradycji zawarte jest przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych ojców Kościoła, w dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także w słowach i obrzędach świętej liturgii katolickiej. Jakie znaczenie winniśmy przypisywać tradycji? Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Tyle katechizm świętego Piusa X. W świetle powyższego jasnym jest postulat wybornie katolicki. Naukę wiary pojmować nie według skojarzeń własnych albo mody bieżącej, ale według kryteriów tradycji. Wiara. Święty Pius X we wspomnianym katechizmie pisze: czym jest wiara? Wiara jest cnotą nadprzyrodzoną, którą Bóg wlewa w nasze dusze i mocą której, opierając się na autorytecie Boga samego, wierzymy w to wszystko, co Bóg objawił i co podaje do wierzenia za pośrednictwem swego Kościoła. W liście do Hebrajczyków czytamy: wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Kiedy dzisiaj mnożą się różne wspólnotowe propozycje religijne, które chcą zagwarantować adeptom mocne przeżycie, doświadczenie, empirię w wydaniu naocznym, jakże zbawienne będzie powracać do pokornej drogi wiary, której uczy Pan Jezus. Beati qui non viderunt et crediderunt. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pisze autor listu do Hebrajczyków: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Tenże autor listu do Hebrajczyków kreśli wspaniałą panoramę historyczną. Na tle dziejów ukazuje doniosłą rolę wiary. Mówiąc o wierze, tak pisze: dłuższy fragment posłuży nam dobrze do wielostronnego zobrazowania roli wiary. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał.
przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć. I pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przez wiarę w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. Przez wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie swoich kości. Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu 3 miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby na oczy widział niewidzialnego. Przez wiarę uczynił paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone, jak po suchej ziemi,
a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dookoła w ciągu 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i zmusili nieprzyjacielskie szyki do ucieczki. Wyleczyli się z niemocy i stali się bohaterami w wojnie. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart. I błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. W kontekście powyższego opisu z listu do Hebrajczyków bardzo jasno ukazuje się ten istotny element, jakim jest koniunkcja wiary i uczynków. Wiara i uczynki. Ten ważny wątek obrazuje nam klarownie, bez potrzeby dodatkowych wyjaśnień, święty Jakub w swoim liście. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rahab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Problem szczegółowy
od kształcenia wiary. Problem obecny w historii Kościoła, problem obecny dzisiaj. Powtórzę, problem odkształcenia wiary. Sięgnijmy do pisma Commonitorium, Commonitorium świętego Wincentego z Leryną, który ten problem naświetla. Trzy fragmenty z tego pisma, Commonitorium, będą wystarczające, żeby zobrazować problem i pokazać środki zaradcze. Pierwszy fragment. Wobec tego prawdziwym i szczerym katolikiem jest ten, kto prawdę Bożą, kto Kościół, kto ciało Chrystusa miłuje, kto nad boską religię, kto nad wiarę katolicką niczego wyżej nie ceni, ani niczyjej powagi, ani miłości, ani geniuszu, ani wymowy, ani filozofii, lecz gardzi tym wszystkim i niewzruszenie trwa przy wierze. A postanawia tego tylko się trzymać i w to wierzyć, czego się powszechnie z dawien dawna Kościół trzyma. Prawdziwy katolik, jeśli spostrzeże, że ktoś później jakąś nową i nieznaną naukę zaprowadza poza wszystkimi albo wbrew wszystkim świętym, to pouczony szczególnie słowami błogosławionego Pawła Apostoła, widzi w tym nie nową religię, lecz pokusę. O tym bowiem pisze apostoł w pierwszym liście do Koryntian. Muszą być herezje, aby utwierdzeni ukazali się wśród was. Dlatego Bóg nie wykorzenia natychmiast twórców herezji, aby utwierdzeni na jaw wypłynęli. To znaczy, aby się pokazało, w jakim stopniu każdy jest wytrwałym, wiernym i niezachwianym miłośnikiem wiary. I rzeczywiście, jak tylko jakaś nowość wypłynie, zaraz odróżnisz ciężkie ziarno od lekkiej plewy. Wtedy bez trudu wywiewa wszystko z klepiska, co na nim lekkiego leżało. Jedni natychmiast całkowicie odlatują, inni, odwiani tylko, lękają się zagłady, ale wstydzą się wrócić. Zranieni, półmartwi, półżywi, bo napili się trucizny w takiej ilości, że ich ani nie zabija, ani się strawić nie daje, ani o śmierć nie przyprawia, ani żyć nie pozwala. Smutny to stan, jakie fale niepokojów, jakie odmęty nimi miotają. To pędzą w wirze błędu, dokąd ich wiatr ponosi, to wszedłszy w siebie, niby fale odbite odskakują. Raz z lekkomyślną pewnością siebie rzeczy niepewne przyjmują, to znowu wzdrygają się z nierozumnym lękiem nawet przed tym, co pewne. Niezdecydowani, którędy iść, którędy wrócić, czego chcieć, czego unikać, czego się trzymać, a czego poniechać. Ale ta udręka zwątpiałego i chwiejnego serca może się stać dla nich lekarstwem z miłosierdzia Bożego, jeśli się opamiętają. Bo na to nimi, poza bezpieczną przystanią wiary katolickiej, miotają, smagają i niemal nie uśmiercają burze sprzecznych myśli, by rozpięte swobodnie żagle swej pychy,
które rozdął wiatr nowości, zwinęli, by wycofali się w zaciszną przystań łagodnej i dobrej Matki Kościoła i tam pozostali, by wyrzucili wprzód z siebie gorzkie męty błędów i mogli pić zdroje żywej i tryskającej wody. Niech więc ku swemu zbawieniu poduczą się tego, czego się ku zgubie nauczyli, a z całego dogmatu Kościoła niech to, co da się pojąć, pojmują, a co nie, w to niech wierzą. Drugi fragment, kwestia praktyczna. Co czynić w czasie, kiedy nasila się głoszenie fałszywej nauki? W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to dopiero wtedy, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje. Za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi. Za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli. Więc cóż może uczynić chrześcijanin katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśli by jakaś nowa zaraza, już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności. Tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. I podsumowanie. Nasi przodkowie zasiali niegdyś pole Kościoła pszenicą wiary. Byłoby czymś niegodnym i nieodpowiednim, gdybyśmy, ich potomkowie, zbierali teraz kąkol błędów zamiast ziarna prawdy. Przeciwnie, jest rzeczą właściwą i oczywistą, aby początek nie sprzeciwiał się końcowi, abyśmy po wyrośnięciu ziarna nauki zebrali owoc dogmatu. A skoro z biegiem czasu pierwotne ziarna wyrosły, trzeba je pielęgnować z radością. Święty Wincenty z Lerynu, Commonitorium. Co czynić, aby wiarę zachować, wyznawać, realizować i krzewić? Doktryna, kult, życie. Oto trzy istotne elementy do uwzględnienia. Lex credendi, lex orandi, lex vivendi. W zakresie doktryny, strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary,
jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie podejmowanie starań o rozpowszechnianie objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, czego konkretyzacją będzie zakładanie i rozpowszechnianie Biblioteki 58. Co to jest Biblioteka 58? Założyć taką bibliotekę znaczy otworzyć skarbiec prawdy. Kościół przez 2000 lat prawdę zgłębiał, rozpoznawał i głosił. I tu mała dygresja. Gdybyśmy poszli dzisiaj do wielu księgarni czy wydawnictw, które noszą określenie katolicki, katolicka, w wielu wypadkach z tej biblioteki 58 nie znajdziemy nic. Rok 1958, wstecz do czasów Chrystusa. Cały rezerwuar prawdy zamknięto. Zadaniem tejże biblioteki jest nadrobienie naszych straszliwych zaległości w poznawaniu prawdy objawionej. Dotykamy tego miejsca, w którym jesteśmy, i tego środowiska, i innych środowisk, gdzie takie biblioteki 58 są zakładane. Katolicy książkami się wymieniają, oddają się codziennej lekturze. Jest to piękna praca ku poznawaniu prawdziwej, niezmutowanej doktryny katolickiej, 2000 lat pewnej Bożej nauki. Biblioteka 58. Otworzyć skarbiec prawdy. Otworzyć szeroko skarbiec katechizmów, pism świętych, doktorów Kościoła, dogmatów. To jest pierwszy element strategii przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym i najpiękniejszym doktrynalnym przejawie, lex credendi. Drugi element w zakresie kultu, strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie podejmowanie starań o rozpowszechnienie tradycyjnej mszy świętej i zachowanie postawy klęczącej przy przyjmowaniu najdrogocenniejszego daru Komunii Świętej. To jest drugi element strategii przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym i najpiękniejszym modlitewnym, liturgicznym, kultycznym przejawie, lex orandi, lex celebrandi. W zakresie życia strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie czystość serca, czyli życie w łasce uświęcającej i solidne wypełnianie obowiązków stanu. Pomocą będzie nam częsta i dobra spowiedź oraz cnota pracowitości połączona ze stałym udoskonalaniem kompetencji zgodnie z własnym powołaniem, z własnym stanem. Pięknie zagrzewa nas święty Paweł: przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. To jest trzeci element przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym duchowym i życiowym przejawie,
lex vivendi, świętość realizowana w codzienności. Podsumujmy. Dla odrodzenia i obrony wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, mamy do podjęcia trzy zadania strategiczne. Starania o odzyskanie katolickiego myślenia poprzez systematyczne sięganie do objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, czyli do przebogatego rezerwuaru prawdy, którą Kościół przez 2000 lat zgłębiał i autorytatywnie jej nauczał. Drugie, starania o przywrócenie wybornie katolickiej, tradycyjnej mszy świętej i postawy klęczącej przy przyjmowaniu komunii świętej. Trzecie, starania o prowadzenie życia świętego, poczynając od życia w łasce uświęcającej i rzetelnego wypełniania obowiązków stanu. A zatem wiara poznawana, celebrowana, realizowana. Lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Doktryna, kult, życie. Wszystkie trzy elementy są niezmiernie ważne i idą równolegle. Elementy strategii ku podwyższeniu wiary katolickiej, do cierpliwej realizacji. Sprawy pilne. Wiara katolicka i polskość. Kilka spostrzeżeń. Ruch narodowy. Wiara katolicka i tradycja to naturalne tereny dla narodowców. Bez wiary i tradycji nie mają sensu. Był czas, że narodowcy, przewodnicy, próbowali żyć ze światem. Racjonalizm, empiryzm, chcieli być mądrymi świata. I powrócili z tych okresowych źródeł na pustyni, które wyschły. Zauważyli, że Polska wzrastała na fundamencie wiary i tradycji. Zauważyli, że polska dusza katolicka żywiła się tradycyjną liturgią, tradycyjną pobożnością, katolickimi obyczajami. Ostrze wątku jest w zniszczeniu inteligencji przez II wojnę światową, potężne ubytki, i przez komunę. Istniał i istnieje sposób na niszczenie intelektualne i duchowe, które pomaga w niszczeniu narodu i Kościoła. Wróg wiedział, że wiara i tradycja katolicka w Polsce jest fundamentem. Przestanie istnieć tradycja, przestanie istnieć Polska. Przestanie istnieć dusza polska, bo nie będzie się miała gdzie żywić. Tego dokonały zmiany posoborowe w sferze liturgii i nie tylko. Ku zdziwieniu najwyższy gremium Żydokomuny dokonał się planowany przez nie proces destrukcji. Zaobserwowano, że Kościół rękami modernistów wykonał ich robotę. Zniszczenie posoborowe spowodowało zlekceważenie liturgii i wiary u narodowców nierefleksyjnych. Masy były nieświadome i wykonały robotę wysokich gremiów Żydokomuny. Ten stan rzeczy chyba nigdy nie został zwerbalizowany. Rozbrat, niby naturalny, oczywisty, posoborowy, narodowców ze świętą tradycją, dokonał się w niższych sferach w sposób nieświadomy,
przez co wykonał, powtórzmy, całą robotę najwyższych funkcjonariuszy Żydokomuny. Polska dusza została odcięta od tradycji. Obecnie poważny ruch narodowy jest nie do pomyślenia bez powrotu do świętej tradycji Kościoła i w liturgii, i w obyczajach. Realizuje się plany zniszczenia narodu, bo duże obszary ruchu narodowego odcięte od tradycji są obecnie przejmowane przez rodzimowierców, czyli neopogan, i sponsorowane z nieznanych źródeł. Wielkie niebezpieczeństwo. Można postawić pytanie, co się dzieje z polską umysłowością, z polską elitą, jeśli trzeba czekać na diagnozę tego stanu i tego procesu kilka dekad. Grupy rekonstrukcyjne. Istnieje w Polsce wiele przepięknych działań rekonstrukcyjnych, Poręcz, Husaria. Polacy przed bitwami brali udział w liturgii katolickiej tradycyjnej. Był nie do pomyślenia dzień bez pacierzy wojskowych, bez liturgii. Jeśli odradza się ruch rekonstrukcyjny, to warto i należy przypominać, że katolicka siła ducha przekłada się na siłę oręża. Siła tradycji przekłada się na siłę oręża. Trzeba zatem postawić pytania, jaki sens mają grupy rekonstrukcyjne, jeśli nie zwracają się do rekonstrukcji życia duchowego, na którym dusza Polaka opierała się przez wieki. Jaki mają sens imprezy rekonstrukcyjne, skoro nie poprzedza ich msza święta w rycie tradycyjnym, która przez wieki poprzedzała działania polskiego oręża? Braki w tym zakresie obniżają poziom rekonstrukcji. Inne zagadnienie to zjazdy rodzinne rodów, które odbywają się za naszych dni. Jeśli podczas takich zjazdów brak jest mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i uważa się, że wszystko jest w porządku, jest to niewątpliwie przejaw niezawinionego zaniedbania duchowego, które można i należy szybko uleczyć. Bez odwołania się do tradycji, do tradycyjnej liturgii mszy świętej, do tradycyjnej pobożności, do katolickiego obyczaju, działania będą jałowe albo półjałowe. Odbudowując tkankę tradycji, istotny postulat wiary katolickiej, można będzie mówić o nobilitującym awansie, o przynależności do elity. Naglącym postulatem wiary dla bezpiecznego rozwoju ruchu narodowego pozostaje odcięcie się od teozofii. Przed wojną wielu dało się uwieść. Odcięcie się od teozofii. Odcięcie się od neopogaństwa. Odcięcie się od neopogaństwa. Cierpliwe odbudowywanie tkanki tradycji, tym bardziej, że jak powiedziano, niektórzy się zniechęcają i kieruje się w stronę neopogaństwa, pozostaje postulatem naglącym. Siłę polską chcą przejąć siły wrogie Polsce i wykorzystać do swoich celów. Konieczne jest zatem samokształcenie, zdobywanie wiedzy i tworzenie elity ruchu narodowego. Musi być ciało i musi być głowa.
Czy w mojej okolicy jest msza święta w tradycyjnym rycie rzymskim? Takie pytanie stawia sobie narodowiec w jakiejkolwiek części Polski. Jeśli tak, to znaczy, że istniejemy w sposób znaczący jako narodowcy. Ludzie jeszcze nie tak dawno w Polsce jeździli po 200 kilometrów, gdy się tradycyjna msza święta zaczęła odradzać. Pragnienie. Jeśli będzie pragnienie, to znajdzie się i stosowny sposób realizacji. Istnienie i częstotliwość mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim będzie sprawdzianem prawdziwej działalności, prawdziwego odradzania się ducha narodu i będzie pewnym zabezpieczeniem przed neopogaństwem i zakusami pewnych wpływowych środowisk i gremiów. Czujność narodowa przejawi się w sięganiu do czystych źródeł, aby kształtować czystość intelektualną, myślenie w prawdzie i czystość duchową, życie w łasce uświęcającej. Myśli konkludujące. Święty Fidelis Sigmaringen, kapłan i męczennik, był gorliwym krzewicielem i obrońcą katolickiej wiary. O tym mówi przepiękne przemówienie ku jego czci, mowa pochwalna ku czci świętego Fidelisa, kapłana i męczennika. Papież Benedykt XIV w tych słowach uczcił świętego Fidelisa, obrońcę wiary katolickiej. Cytuję. Rozwinął pełnię swojej miłości dla niesienia zewnętrznej pociechy i pomocy bliźnim, obejmując ojcowskim sercem wszystkich dotkniętych nieszczęściem, zbierał zewsząd jałmużny i karmił rzesze ubogich, wspierał osamotnione sieroty i wdowy, uzyskując dla nich pomoc możnych i panujących. Niósł wszelką pomoc duchową i materialną więźniom, troskliwie odwiedzał chorych, pocieszał ich, jednał z Bogiem i przygotowywał do podjęcia ostatniej walki. W tym rodzaju posługiwania nigdy nie miał obfitszego plonu zasług, jak wówczas, gdy wojsko austriackie, stacjonujące w Recji, prawie w całości wyniszczone epidemią, stało się godną litości pastwą chorób i śmierci. Równocześnie z tymi dziełami miłosierdzia mąż ten, wierny z imienia i w życiu, wyróżniał się gorliwością w obronie wiary katolickiej, którą niezmordowanie głosił, a na krótko przed oddaniem jej świadectwa swoją krwią, w ostatnim wygłoszonym kazaniu pozostawił niejako testament w następujących słowach. O wiaro katolicka, jakże jesteś trwała, jakże jesteś mocna, jakże dobrze zakorzeniona, jakże jesteś dobrze ugruntowana na mocnej skale. Niebo i ziemia przeminą, ty natomiast nigdy nie będziesz mogła przeminąć. Od początku sprzeciwiał ci się cały świat, ale ty przemożnie nad wszystkim zatriumfowałaś. To jest bowiem zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Ona władzy Chrystusa podporządkowała najpotężniejszych królów. Ona oddała w uległość Chrystusowi narody. Co sprawiło, że apostołowie i męczennicy podejmowali ciężkie walki i znosili bardzo surowe kary, jeśli nie wiara, zwłaszcza w zmartwychwstanie? Co spowodowało, że pustelnicy wzgardzili przyjemnościami, odrzucili zaszczyty, podeptali bogactwa i prowadzili na pustyni samotne życie, jeśli nie żywa wiara?
co dzisiaj sprawia, że prawdziwi czciciele Chrystusa odrzucają rozkosze, pozostawiają przyjemności, znoszą trudności, cierpią przykrości. Żywa wiara, która działa przez miłość. Ona to sprawia, że ludzie w nadziei otrzymania dóbr przyszłych opuszczają doczesne i zamieniają doczesne na przyszłe. Warto wspomnieć, że tenże sam papież Benedykt XIV napisał encyklikę Vix Pervenit o lichwie i innych niegodziwych zyskach. Warto także wspomnieć, że ten sam papież Benedykt XIV napisał encyklikę A Quo Primum. Nie mylić z encykliką świętego Piusa V Quo Primum, kanonizującą na wieczność tradycyjną mszę świętą. Encyklika Benedykta XIV A Quo Primum. Niektórzy już wiedzą, czego ona dotyczy. Zawiera tylko 7 stron. Pan Jezus daje nam wielce wzmacniającą nas prawdziwą obietnicę. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, rzeczą piękną, dojrzałą i nieodzowną będzie z pokorą modlić się codziennie jak apostołowie. Panie, przymnóż nam wiary. W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, rzeczą piękną, dojrzałą i nieodzowną będzie klękać rano i wieczorem do codziennego pacierza i modlić się jak nasi przodkowie, odmawiając akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą. Ściślej, jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Musimy myśleć o zachowaniu katolickiej wiary dzisiaj i o przekazaniu nieskazitelnego depozytu wiary, depositum fidei, następnym pokoleniom. Oto zaszczytny obowiązek, zaszczytne starania do podjęcia. W ten sposób będziemy my sami i przyszłe pokolenia, jeśli Pan Bóg pozwoli istnieć światu, przez ojczyznę ziemską zmierzać bezpiecznie do ojczyzny niebieskiej pod niezawodnym berłem Maryi, Królowej Polski. Ciągle mając na uwadze wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie duszy, zakończmy mobilizującymi słowami z listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Amen.